Cześć, witajcie serdecznie. Fotografia ptaków jest bardzo wymagająca technicznie. Nie tylko wymaga dobrego sprzętu, ale właśnie też odpowiedniej techniki. Żeby być naprawdę dobrym, trzeba dużo ćwiczyć, jak w każdym sporcie. Ale jak to zrobić, jak nie możecie codziennie być w lesie i spędzać tam całego dnia? Dzisiaj chciałem wam pokazać 6-punktowy plan treningowy, dzięki któremu jak już pojedziecie do lasu, to nie zmarnujecie żadnej okazji. A jak dotrwacie do końca, no to pokażę wam mój sposób, żeby ten trening był naprawdę świetną zabawą. Zapraszam. Najważniejsze jest to, żeby znaleźć sobie jakiś park, jakiś lasek, cokolwiek, co jest bardzo blisko miejsca, w którym mieszkacie i do którego możecie dotrzeć niemal codziennie. Ważne, żeby ptaki były przyzwyczajone do ludzi. To jest bardzo istotne, żebyście mieli faktycznie możliwość pracowania z nimi. W rzeczywistości to podejście do dzikich ptaków jest dużo, dużo trudniejsze, więc chwil na naukę w lesie będzie naprawdę niewiele. Pamiętajcie, zależy wam na szybko dostępnym miejscu, w które łatwo skoczycie przed czy po pracy. Punkt drugi. Nauczcie się swojego autofokusa. Sprawdźcie, czy w każdej sytuacji potraficie ustawić ostrość na ptaku. Na przykład, gdy jest między gałęziami, albo gdy autofokus odjechał w dziwne miejsce. Zwłaszcza właśnie w bezlusterkowcach, te super autofokusowe systemy ciągle potrafią się gubić, jeżeli gdzieś nam wyjadą za bardzo w jedną albo w drugą stronę. Jeśli korzystacie z autodetekcji zwierząt albo ich oczu, no to polecam dodatkowo pod jednym przyciskiem skonfigurować dodatkowy autofokus punktowy, z którym poradzicie sobie w nieco trudniejszych warunkach. No i może też poeksperymentować ze strefami autofokusa, no bo cała powierzchnia klatki to może być czasem zbyt duża i tam mogą się łapać inne elementy, których nie chcecie. Gdy bielik przyleci wam nad głową, to musicie szybko go złapać i nie będzie miejsca na pomyłkę. Będziecie bardzo żałować, jak wam to nie wyjdzie. Punkt trzeci. Ćwiczcie namierzanie celu obiektywem. Pewnie się już zorientowaliście, że bardzo ciężko jest znaleźć coś na niebie, jeżeli macie obiektyw o bardzo wąskim polu widzenia. No a jeżeli macie 500 mm, 800 mm, to faktycznie zadanie jest już bardzo trudne. I tutaj tylko praktyka pomoże. Jeżeli raz na miesiąc będziecie jeździć do lasu i dwa razy w ciągu dnia gdzieś tam się trafi okazja do, nie wiem, polowania na ptaka na niebie, no to nauczenie tego zajmie wam kilka lat. Gołębie może nie są jakimś tam wymarzonym obiektem fotografii, ale nadal mogą pomóc w nauce celowania. Jeżeli macie jakiegoś dłuższego zooma, no to być może warto też się nauczyć szukać na szerszym kącie, czyli go skręcacie i zwężacie już po namierzeniu obiektu. Tutaj kluczowe jest takie wyrobienie sobie pamięci mięśniowej, żeby o tym nie myśleć, nie szukać, tylko po prostu automatycznie przykładamy aparat do oka i widzimy dokładnie to, co chcieliśmy zobaczyć wcześniej. Także tutaj warto spędzić trochę nad tym czasu. Kolejny punkt. Pracujcie nad ustawieniami. Tutaj akcja się dzieje bardzo szybko i trzeba opanować trzy rzeczy. Po pierwsze, ustawić aparat w gotowości po skończonej serii zdjęć, żeby wam coś nie uciekło. Czyli po prostu musicie trzymać tą migawkę na jednej, dwu czy czterotysięcznej sekundy i być gotowym, że coś się zaraz wydarzy. Po drugie, modyfikacja korekcji ekspozycji w locie. Gdy często zmienia się tło i trzeba reagować, albo kompensować bardzo jasne niebo, albo na przykład ciemne drzewa, no i przy okazji nie przepalić jakichś tam jasnych fragmentów upierzenia, czyli cały czas kątem oka trzeba śledzić histogram, cały czas trzeba patrzeć, czy gdzieś tutaj coś przypadkiem się nie przepali. Trzecia rzecz to kiedy cel już się nie rusza, albo celujemy w zwierzę na gałęzi, no to uczmy się, jak wydłużać sobie czasy naświetlania, żeby nam szumy spadały i po prostu łapiemy więcej światła, mamy lepszą jakość obrazu i wtedy te wszystkie piękne detale i te fragmenty piór będą bardzo, bardzo widoczne na zdjęciach. Kolejną fajną rzeczą, którą bardzo warto ćwiczyć w następnym punkcie, to ćwiczenie rozpoznawania głosów. Polecam tutaj aplikację Merlin, no bo dzięki niej możecie po prostu na żywo sobie znaleźć ptaki, które są w waszej okolicy. Po prostu włączacie mikrofon, nagrywacie i on wam pokazuje, co to za ptak w danym momencie wydaje odgłosy. No i dzięki temu możecie się nauczyć rozpoznawać typowe gatunki. No i dzięki temu, gdy usłyszycie coś, czego nie znacie, no to będziecie wtedy wiedzieli, że to warto się rozejrzeć lub przynajmniej wyjąć tą aplikację, żeby zobaczyć, co to. Tutaj ciekawa sytuacja, którą miałem ostatnio. Mianowicie Merlin mi tutaj wyskakuje z myszołowem, a ja widzę, że to kos udaje właśnie myszołowa. Także czasem trzeba tutaj też zwrócić uwagę, co się dzieje. Natomiast zdziwicie się, ile ptaków może być w waszej okolicy. Tutaj wam pokazuję nagranie z ekranu, jakie miałem dosłownie parę dni temu. Ja straciłem rachubę punktów, ale kolejny punkt to ćwiczenie kompozycji. Dzikie ptaki będą wam bardzo często uciekały na wasz widok, a w momencie, gdy uda wam się już je złapać w kadrze, no to warto mieć już pewne takie odruchy przećwiczone i umieć komponować zdjęcie, no i wiedzieć, na co właściwie zwracać uwagę. No i
Często się okazuje, że właśnie na przykład trzeba zrobić krok w bok, żeby uniknąć jakiejś tam zasłaniającej zwierzę gałęzi, a często też bardzo dużo może zrobić zrobienie paru kroków do tyłu. Co się okazuje, taki kąt widzenia może być dużo bardziej korzystny, no bo inaczej możemy skończyć z samymi zdjęciami ptasich tyłków. No dobra, doszliście do końca tego planu treningowego, więc powiem wam, jaki jest mój sposób na to, żeby z tego mieć dużo więcej radości. Spróbujcie zrobić sobie z tego wyzwanie. Jak najlepsze zdjęcie każdego gatunku, który macie w okolicy. Zróbcie jak najlepszą fotkę. Modraszki, szpaka albo wróbla. I nagle się okaże, że to takie pospolite zwierzęta jednak wcale nie są takie łatwe w fotografowaniu, a gdy już wam się uda, no to nagle się okaże, że one są naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjne i bardzo fajnie wyglądają. Także polecam, żeby właśnie spojrzeć na te zwierzęta jeszcze raz i zobaczyć, ile one mają takich ciekawych wzorów, kolorów i naprawdę będziecie zachwyceni. Jestem też bardzo ciekaw, jakie są wasze sposoby na trenowanie właśnie takiej fotografii technicznej albo właśnie jakie ciekawe gatunki macie tuż obok waszych domów. Dajcie znać w komentarzach. Ja się będę już z wami dzisiaj żegnał, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!